Radio Doksa. Radio w dobrym tonie. Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Józef Swaczyna, starosta powiatu strzeleckiego, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Opolskiego. Witam panie starosto, dzień dobry. Witam, dzień dobry, radio słuchaczy Doksa. Panie starosto, witam panie starosto, miło pana widzieć o poranku, ale niestety nie o miłych sprawach na początku, bowiem znowu mniej pieniędzy będzie na drogi, szczególnie dotknie to właśnie powiaty. Pytanie dlaczego, ja tylko dodam, chodzi o rządowy program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. To przypomnijmy, to jest ten program, który w swojej nazwie zastąpił stare, znane schetynówki. Pieniędzy jest mniej, a dokładnie będzie mniej. Pytanie dlaczego? Znaczy chciałbym wiedzieć dlaczego, ponieważ jeszcze na etapie tworzenia jakby założeń do schetynówek na rok 2017 było miliard złotych. Bo pani pamięta, cofając się do historii, to chyba 2 czy 3 lata temu też nam rządzący zabrali 200 milionów i zostaliśmy na 800 i teraz było przyrzeczenie, że w tym roku mamy miliard, 2017, 2018 miało być miliard 100. Mówimy o skali całego kraju, oczywiście, prawda? Miliard na kraj. Tak jest. No i oczywiście Opolszczyzna miała 40 milionów. Jak wiemy, ta słynna ustawa budżetowa rodziła się w sali kolumnowej w Warszawie i tam już było obcięte schetynówki były na 200 milionów złotych. Oczywiście to dotknęło wszystkie województwa. Nasze województwo to jest kwota 8 milionów, 4 na powiaty i 4 na gminy. No właśnie, mieliśmy dostać 40 milionów, dostaniemy mniej więcej 32, tak? 32 dostaniemy. Co to właściwie oznacza, panie starosto, i jak bardzo będzie to dotkliwa strata, jak bardzo widoczna, jeżeli chodzi o drogi? No, oczywiście, że wiele samorządów nie dostanie pieniędzy na dofinansowanie, a przypominam, że to jest bardzo fajna forma pomocy samorządom, jeśli chodzi o schetynówki, proste również rozliczenie, 50/50. Jeszcze było to, że zawsze te pieniądze, które zostawały w tej puli województwa, to kolejny projekt, który się jakby nie załapał na tą podstawowe obiekty, to mógł liczyć, że z oszczędności z przetargów załapie się. I to było tak co roku. W tej chwili również nie mamy jakby potwierdzonej tej wiadomości od pana wojewody, czy oszczędności z przetargu pójdą na kolejne obiekty, które są w kolejce tych klasyfikacji, czy trzeba je oddać z powrotem do wojewody. Właśnie po kłosie Konwentu Starostów i stanowiska starostów w tej sprawie jako stanowisko, jak również moje zapytanie do pana wojewody, czy pieniądze z przetargów zostaną na Opolszczyźnie, czy będą znowu musiały być oddane. Co prawda z tego programu mogą korzystać zarówno gminy, jak i powiaty, natomiast to głównie starostowie właśnie ubolewają nad tym, że te pieniądze są mniejsze. No i stąd też wspólne stanowisko całego Konwentu Starostów. Dlatego tak jest, bo no to głównie powiaty na tym tracą, bo dla powiatów to jest jedyna szansa na remonty infrastruktury drogowej, a jak wiadomo, powiaty tych dróg trochę mają. Oczywiście w moim przypadku jest to 312 kilometrów dróg. Jeśli chodzi o dochody, to gminy mają troszeczkę inne jak powiaty. My raz na czas mamy pieniądze znaczone i każda forma pomocy z zewnątrz jest dla nas bezcenna. Tak jak powiedziałem, wszyscy narzekamy na drogi, na stan dróg, choć samorządy w ostatnich latach bardzo mocno inwestowały w drogi. No, ale inwestowały też między innymi dzięki właśnie funkcjonowaniu tego programu. Tego programu. Aha, jeszcze była jedna różnica. Dzięki programowi 2.7.2.13 z Unii Europejskiej. Program 2.14.2.20 z Unii Europejskiej nie mówi o środkach na drogi lokalne. Zatrzymuje się na drogach wojewódzkich i marszałek z pieniędzy europejskich może korzystać, a samorządy od szczebla powiatowego i gminnego nie mają takiej możliwości skorzystania z pieniędzy europejskich, więc zostały tylko i wyłącznie pieniądze z tak zwanych schetynówek. Jeszcze druga strona medalu to jest kwestia z tak zwany fundusz drogowy. Są to pieniądze z akcyzy, które w całości idą do dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Autostradowych. Tylko drogi krajowe, autostrady i tak dalej, więc tu też są samorządy pominięte, a chciałem powiedzieć, że ruch ciężarowy przenosi się również na drogi lokalne i to w bardzo dużym stopniu, które nie są przystosowane do takiego przenoszenia ciężarów i dlatego no stąd nasze zdziwienie, że tak postępują, nawet bez powiadamiania, bo to już jest normalne, no. Na coś zbieramy, a czegoś brakuje i dlatego
Oczywiście 200 milionów to jest duża kwota. Ten protest starostów wynika głównie z tego tytułu, że tak jak pan wcześniej powiedział, to jest jedyne źródło finansowania inwestycji drogowych zewnętrzne, bo z budżetu powiatów, możemy. Z budżetu powiatów możecie, ale wiadomo, że ten zakres inwestycji byłby zdecydowanie mniejszy. Oczywiście to jest, choć przy dużym wysiłku, ostatnie 3 lata w przypadku mojego powiatu, to jest rząd 10-11 milionów dajemy na drogi, a więc myśmy takie priorytety sobie powiedzieli, że najpierw... Inwestycyjnym tak drogi jest. To jest zawsze numer jeden. To jest numer jeden i w moim przypadku, jakby tego było 25 milionów co najmniej tak przez 5 lat, to, bo to tak, żeśmy infrastrukturę zastali, nie? Mhm. No właśnie, ale patrząc wstecz, program, my się posługujemy cały czas tym nazewnictwem starych schetynówek, ale rzeczywiście, bo tak prościej, ale obecny program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, on był atrakcyjny dla samorządów, przede wszystkim ze względu właśnie na ten wysoki poziom finansowania, bo to było 50 na 50. Tak, to jest 50 na 50. To główna atrakcyjność na tym polegała. Tak, atrakcyjność, no i proste rozliczenie, proste zdobycie, to jest kwestia dokumentacji, pozwolenia na budowę. 50 dał pan wojewoda, 50% my, rozliczenie, została resztówka. W przypadku powiatów to były dwie inwestycje, w sensie w całym w roku o dwie inwestycje mogliście się starać, dwie inwestycje tak, finansować. Tak, maksymalnie. I niektóre powiaty się załapały na dwie inwestycje, między innymi ja, drugie miejsce i szóste miejsce, także ja bym powiedział, no nie powinienem się martwić, bo moje projekty się załapały, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, o całą skalę. Nawet już w tym okrojonym budżecie, oczywiście, tak? W tym okrojonym. Dalej dwie inwestycje będziecie tak, realizować. Tak jest, ale kolega na przykład z Głubczyc, kolega Kozina liczył na bardzo mocno, szczególnie na taką ważną drogę do granicy z Czechami. No niestety się nie załapał, jest pierwszy w kolejce. No i czeka na te nasze oszczędności z przetargów, ale też nie wiadomo, czy one będą do dyspozycji starostów, czy muszą być wrzucone do wojewody. Panie starosto, to te sygnały mogą wskazywać na to, że to już powoli koniec tego rządowego programu i to wsparcie będzie sukcesywnie minimalizowane? Nie, no póki co program trwa do 19 roku, także mamy głęboką nadzieję, że w przyszłym roku nie zostanie to zlikwidowane, bo to trwa, to jest do 19 roku. Ale pieniądze mogą być mniejsze. Mogą być mniejsze. Ja żywię nadzieję, że się ktoś opamięta i powrócimy do miliarda, ale czy będą, no broń Boże, żeby były mniejsze. Panie starosto, to zostawiając temat dróg, ale oczywiście przy tematach samorządowych pozostając, chciałam zapytać o plany związane ze zmianą ordynacji wyborczej w samorządach, bo to absolutny, ostatnio temat numer jeden, szczególnie wśród samorządowców, choć bezpośrednio powiatów to jeszcze nie dotyczy, bo planowane zmiany dotyczą kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. No właśnie, panie starosto, co pan sądzi o tych planowanych zmianach? No wie pani, jest takie śląskie przysłowie, ja tu nie będę przytaczał, poza studiem pani powiem. A puenta jest jaka? Puenta jest taka, jak ktoś nie potrafi zdobyć władzy w normalny sposób. Także patrząc na ludzi, którzy wybierają poszczególnych wójtów i burmistrzów, to później szuka różnych kluczków typu zmiana ordynacji wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, te wszystkie insynuacje, jak słyszę od rządzących, że tworzą kliki, sitwy i tak dalej, to jest takie robienie sobie przedpola jakby do akceptacji ludzi. No tak, trzeba wymienić tego wójta, trzeba wymienić tego burmistrza, może radę powiatu, może marszałka, no bo oni już przez tyle lat gdzieś tam się nachapali. To jest takie socjalistyczne podejście do sprawy, wie pani, bo to jest, ja przeżyłem już obydwa systemy i wiem, o co tu chodzi. Ale chcę pan powiedzieć, że bo główny argument jest taki, że w tych samorządach, gdzie od lat rządzą ci sami ludzie, że tworzy się, no mówiąc wprost, patologia. No, proszę mi powiedzieć na naszym przykładzie województwa. Zna pani województwo, zna pani samorządowców. Który wójt, burmistrz w ostatnich latach to jest patologiczny, nie dba o swoich mieszkańców i tak dalej. Po prostu... Czyli patologii widać tylko z góry, tak? No, z perspektywy Warszawy. A szczególnie tych, którzy nie mieli nic wspólnego z samorządami, bo ani pan prezes, ani inni prominentni politycy z obozu rządzącego, co się wypowiadają, nigdy nie byli samorządowcami. No i zdziwiłem się, jak jeden z ostatnio z wicemarszałków powiedział, że on to wszystko wie i tak dalej. Nigdy nie był w samorządzie. Może powinniśmy wrócić do tego, że prędzej nie zostaniesz chłopie samorządowcem, tak jak jest w Anglii, gdzie indziej, jak nie będziesz miał trochę pracy w samorządach.
czyli najpierw szczebel samorządowy, oczywiście, a później ten parlamentarny. Wiedział, jak to się, no ale panie starosto, no, taki argument też się pojawia, że na przykład ci samorządowcy, którzy po dwóch kadencjach nie mogliby startować właśnie na stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, oni mogliby startować szczebel wyżej, czyli na przykład startować w wyborach do Sejmu. Pytanie... No, ale są to, panie rektor? Oczywiście, że są takie przykłady, ale z drugiej strony pytanie, czy każdy samorządowiec chciałby pójść... Są samorządowcy, którzy chcą na przykład służyć tylko lokalnej społeczności. Mm. On mówi, nie, proszę bardzo, ja jestem stworzony, ja kocham tą moją ojczyznę. I on się znajduje, jest bardzo dobrym wójtem, burmistrzem. No i teraz próbujemy w tym mieszać, bo oczywiście ja patrzę tylko na naszą korporację powiatową, gdzie najmniej starostów to ma dzisiaj obóz rządzący. No i to pewno boli. Marszałków pewno też. No to jak tu jeszcze coś zmajstrować, żeby to wrócić do tego? No panie starosto, patrząc na pana powiat, na powiat strzelecki, o ile dobrze liczę, to zdaje się chyba tylko wójt Jemielnicy mógłby startować w tych wyborach, jeżeli nowa ordynacja weszłaby w życie. No jeszcze jest burmistrz Zawadzkiego, który... I burmistrz Zawadzkiego. Który jest pierwszej kadencji, no ale tak. Kiedyś już był burmistrzem. No nie? Więc właśnie, a tak to wszyscy pozostali musieliby się wycofać. No się wycofać i to są bardzo, bardzo długoletni samorządowcy. No proszę mi powiedzieć, burmistrz Kauch, który stworzył wspaniałą... Czyli Ujazd. Strefę ekonomiczną, gdzie inwestorzy przychodzą do niego. Jest to zagospodarowane. Lata jego pracy i tak dalej, to dzisiaj nie społeczeństwo mu podziękuje. Podziękuje mu obóz rządzący, który mówi, no nie, panie Kauch, pan już tam był, panie pomoże iść. Nie na tym ten interes polega. To są naprawdę, to jest ogromny zamach na samorządność, rzeczywiście jakby to się stało. To jest po prostu zamach na samorządność i ja rozumiem, że w oczy kole, że ci samorządowcy, prezydenci miast, czy jak patrzę dzisiaj na Wrocław, no cudowne nasze miasto, które się rozwija wspaniale, inne miasta, Gdańsk, przecież to jest, czy inne, to i my dzisiaj tych ludzi chcemy pozbawić, oni są jakby samorządowcami sprawdzonymi, mają ogromne poparcie, wygrywają w pierwszych turach wyborów i my jednym przekreśleniem politycznym mówimy nie, panie prezydencie, dziękujemy panu. No to zobaczymy, czy zmiany wejdą w życie. I dzisiaj o tym mówił ze Wstwaczyna starosta powiatu strzeleckiego. Dziękuję panie starosto za rozmowę. No dziękuję bardzo.